Błysk. I on do niego twarza. Naciska guzik i śpiewa, żeby zatkać, jakby nie wiem. To jest, proszę państwa, pierwsza tu. Pani, co to za nieszczęście? Po uzgodnieniu i powiem. Wiktoria, to ja seplenie? Seplenie? Dzień dobry państwu. Proszę państwa, w oczekiwaniu na to, żeby Polski Ład stał się jakimkolwiek ładem, niech będzie chińskim, szwedzkim, austriackim, ale niech będzie jakimś ładem. I żeby państwa nerwy trochę ukoić, spowodowane tym Polskim Ładem, postanowiliśmy pokazać państwu materiał archiwalny, który pochodzi sprzed wielu, wielu lat, tym bardziej, że jest o rok starszy, znowu. To jest nagranie z 93 roku, z 9 marca 93 roku i udział w nim biorą Janusz Rewiński, który jest świeżo wyrzucony z Partii Przyjaciół Piwa, którą założył i której był prezesem, i z oskarżeniem o malwersację, które nigdy się nawet w najmniejszym stopniu nie potwierdziły, oraz mówiący te słowa, nagranie pochodzi z Krakowa, z Kafe Kabaret. Zapraszam. Dobry wieczór! Z Krakowa! A jakżeś chciał? Za darmo, żem na tę Starowiślną chodził, dawniej Stalingradu. A Warszawska dalej się nazywa Warszawska, nie? Tak? Też tam, ja teraz, czy tam mieszkałem pytania? Kiedyś na Warszawskiej, dlatego teraz mieszkam w radości. To była zmyła. Dobry wieczór państwu. Ale was tu dużo. Ja tu byłem pierwszy raz, to było mało osób. No, dzisiaj państwo przyszli, dlatego żeby zobaczyć prawdziwego złodzieja. No. Z grobelnym prycza w prycze. Ja ci pożartuję, ty. Co to jest? Immunitet, jak państwo żeście tu przyszli dzisiaj, jak państwo przyszli, taka jest forma prawidłowa, jak ja ostatni przyszedłem tutaj na tę salę, to był komunikat w radiu, że już jest wniosek o odebranie immunitetu Kaczorowi. A Kaczor ze Szczecina zaprzecza temu, co publikują w Chicago. Czyli jest zmiana polityki, tak wszystko się dzieje. Nie wiem, jak wyjdziemy stąd, jakie będą komunikaty. Piachu, do polityki się nie mieszaj, pamiętaj o tym. I jeszcze jedno ci powiem, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Jeżeli mówi się o pieniądzach, to chodzi o władzę. Koniec o polityce. Koniec o polityce. Koniec. Jasecki! A pierwszy raz jestem zapowiedziany. Krzysztof Jasecki, Piachu. Pseudonim artystyczny, aluminiowy łeb. Jasecki. No, słyszałeś? Co swój na swego? Znaczy co, że ja też jestem... Mnie dopiero maznęło od niego tak tutaj po bokach. No. Piasecki. Piachu mnie zaprosił, żebyśmy odegrali sztukę, ponieważ on jest reżyserem dzisiejszego wieczoru. Mówi, że będzie gadane, śpiewane, no i nie ma sztuki. No i musi być sztuka. I tak. Prawdziwego aktora po szkole krakowskiej teatralnej. To grał Hamleta. Miałem dyplom, ale... Tu być, albo nie być. Nie, to Hamlet to jeszcze małe piwo. O, przepraszam za piwo. Że mi jest bezpartyjny, to nie mogę teraz mówić. No miało nie być o polityce, przepraszam cały pana. Cały czas się kręci. No nie, ale krakowscy aktorzy to grają najlepiej amerykańskie sztuki. No. Nie? To znasz, to Piskorz,
jak z hukiem grali, kiedy to kapelusze, tu kolty, wszystko i... Cześć, Billy! Cześć, Johnny! Podajże mi rewolwer! Hejże, kolta, a jakże ściał? Piękne szty. Zagramy sztukę. Jaką sztukę? Piachu, sztukę, ponieważ... Ja ci dziękuję, że mnie zaprosiłeś, bo to, wiesz, jakiś ukłon, prawda? Tu ta szkoła doceniona imienia Ludwika dalej jeszcze jest? Czy się okazało, że on laborant jest? Czy jakiś szpieg? Tak? Jest dalej Ludwika? Te papiery, bo ja... Jest Ludwika. No dobrze. A te papiery, nie wiadomo, jakie tu były. No, no, ale były. Trzeba mieć papiery zawsze. Słuchaj, i te, i zagramy sztukę, bo teatr, jak wiadomo, jest na zakręcie w tej chwili olbrzymim. Tutaj kapitalizm rośnie w sił. No miało być, nie było w polityce. No nie, ale rozjeżdża się teatr, niestety, jak pies Pluto na lodzie. No jest... Są kłopoty, teatr, komedia się zmienił na północny, cisza, nic się nie dzieje. Jasiński pojechał wspomagać tam, wystawić to, co kiedyś tu u was, także krachów się... Takie różne rzeczy się dzieją, ruchy w teatrze i nie, no, aktorzy odchodzą z teatru, prawda, niektórzy... No, gdzie też oni... Ale to ja tradycję podtrzymuję, bo to był taki trend w zeszłym sezonie. W zeszłym sezonie parlamentarnym, że odchodzili do izby wyższej parlamentu, do izby niższej. Jak delegacje od Jelcyna przyjeżdżały, to pytały, czy to prawda, że polski aktory paszli w izbu. Tak, no tak i ty, wiesz, i teraz jest, ja ci mogę, a satyrycy, ja nie wiem, no w tej chwili to się trochę pośmiejecie tam z tych czarnych, tam zawodowy satyryk. Ale co później, to jak już wszystko można mówić, to ja nie wiem, to chcesz, mogę ci, wiesz... Ja mam pewne znajomości w teatrze, mogę ci załatwić pracę, jak chcesz. W teatrze? No. Dobrze. No co? To jest wdzięczność, nie? Dobrze. No i co tam się... Ja ci życie chcę uratować, człowieku. Ja ci tu wykładam serce jak buła na... Dobrze. Na łyżwach się nauczyłem, na rowerze się nauczyłem i tego się nauczyłem. No bez przesady, kochany. Co? No jak, co? Czemu? Żeby być aktorem, to trzeba mieć talent. Tak? No. No a ty masz jaki zawód? Mówiłem ci, że z krakowskiej szkoły teatralnej jestem aktorem. I można tak? Co? Bez talentu? A po co mi talent, jak ja mam dyplom? Dyplom? Dyplom ze Starowiślnej. Dyplom, rozumiesz? Tak zawsze było. Dyplomata, mata. Będziecie dyplomata. Ja... O tobie mówię. Będziesz grał w sztuce, czy nie? No dobrze, zagram. No. To skupiaj się, gramy sztukę. Atmosferę możesz zmienić na teatralną. No. Sztuka pod tytułem U doktora. U doktora? Ale nie Udo, nie u... Pani się podoba, że to po taki porno by... U, nie u... Ja przepraszam, dykcja. U staccato. U doktora. Nazwisko ma takie staccato? Przepraszam, ja tu się porozumiewam z publicznością. Ty na razie nie stój po cichu, później ci wyjaśnię. Wiesz, nawiązuje się kontakt publiczny. Jedno jest aktor i oni, rozumiem. A teatr mój widzę ogromny. No i nie o to. U doktora, tak? Sztuka jest u doktora. No, dobra, a za udział biorą kto? Ja się... No co? Miało być nie o polityce i kamery są i znów powiedzieć o pieniądzach jest, nie? Sztuka. Co za udział biorą? No i... To wytną. Wytną to. Nie. Nie mówi się jak do aktora, nie mówię za udział biorą, tylko my jest... Obsada w teatrze jest, prawda? Psa. W kulturze się taka nomenklatura, że jest obsada. Obsada jest doktor i woźnica. No, to przynajmniej wiadomo, kto kogo będzie grał. No, chyba się nie będziemy charakteryzować. Gdyż niektórych ucharakteryzowała natura. No, siwy łeb, bat do ręki i wiodę.
Widzisz, jak wpadłeś w zasadzkę, kochany? Zachowuj się, ty jesteś na własnym terenie, to jak do gościa mów, kochany. No, dobrze. Ja rozumiem, o co ci chodzi, ty chcesz tą lepszą rolę, tak? No, proszę bardzo, niech ci będzie dobrze. Dobry aktor to wszystko zagra, nie? Muchę, glizdę, bułkę, coś. Tak? No ja, szkoła. No dobra, to zagraj bułkę. No. Bułeczka! Bułeczka z piwnicy. Taka coś czerstwała. Znaczy, tak kajzerka, proszę bardzo. Sznekę mogę zagrać, bo sznęka jest. Proszę. A hałę też? To już tobie zostawię, piacho tam, wiesz. No, dokładnie. Za bardzo splecione. A jakbyś glizdę zagrał? Duży paletarz możliwości, nie? Glizda przejechana przez walec od tyłu, dałem. Dobrze, glizda. Nie o to chodzi, dobrze. Gramy, ja wiem, o co ci chodzi, już. Ja jestem doktor, ty jesteś furma. Bo dziękuję panu bardzo. No to jest jakaś różnica? Słuchaj, ja cię bardzo proszę, jak jest obsada, to się nie rozwijaj się w tej bezczelności. Jak jest obsada, zgrajmy tak, jak jest w obsadzie, to się zachowuj. Jak w teatrze. Jak jest obsada, jest i woźnica, to no nie furman, dobra? Po prostu grajmy tak, że... No. Tu miałeś próbę dramatyzmu. Grajmy, jest furman i to jest różnica, bo furman to jest, od razu umiejscawia sztukę, przedwojenna się robi sztukę, furman. No. Rozumiesz, to jest facet, co miał furę, mieć furę, rozumie. A tu jest woźnica, to wiadomo, jest to w określonym momencie grane, prawda, naszych dziejów. To jest woźnica, kierownicze stanowisko, rozumie. Dwa sznury, jeden ryj do darcia i... Wie, ty w mordę, rozumiesz, no już wiesz, no. Dobrze. Woźnica, jeden ryj do darcia na drugi. Rozumiesz, no. Dzień dobry. Panie doktorze, widzisz, oj, to już charakterystyczna przemiana. No. Dobry, panie doktorze. Dobrze. No. Proszę się rozbierać. Nie. Co? Przepraszam, no nie, ale ty inaczej, bo to chodzi tu chamisko, a tu kultura, rozumiesz? To jest właśnie zderzenie, rozumiesz? Inteligencja z chamstwem się zderza, rozumiesz? No ale... W Krakowie to rzecz się dzieje, zderza się chamstwo. No, graj, piachu! No tak, ja tak gram, żebyś ty mnie rozumiał, no. Ja rozumiem, ja nie jednego doktora wiozłem po fajrancie, rozumiesz? Przedawkował znieczulenie, to go na furę i ja, no. No dobra, no to jest... Dobry, panie doktorze. O. Proszę się rozbierać. Ale, panie doktorze. Proszę się rozbierać. Ale, dobrze. Proszę się rozbierać. Ale, to długa sztuka jest, tak, że możecie powiedzieć. Drinki tam, Pietrzak, ala Pietrzak tam, no. Szmalec. Ale... Dlaczego ty mówisz na smalec, szmalec? Bo to są podwójne ilości. A nie, że to za smalec jest szmalec, rozumiem, no. Ale pan... Proszę się rozbierać! Już nie mam z czego. Nie, ale to nie koniec, jesteś... Nie ma powodu do śmiechu, spokojnie. Jeszcze jemy tam, no. Już nie mam z czego. To co mi pan przywiózł? Głupota jaka zadowolona! Tydzień prób przez telefon i jak zlew, to nie. Co pan przywiózł? Co panu dolega, miałeś powiedzieć? Ja mówię, że przywiozłem węgiel. Koniec sztuki, dziękujemy panu. Bo
Musisz dostać dyplom zasadniczej szkoły aktorskiej. Zapamiętałeś do pewnego momentu. Wydział Kukiełki. Wiecie państwo, jak aktorów widzicie, czasami to tak chodzi po scenie i tak mówi: o, no, do góry, to znaczy, że kukiełkarz. Bo to jest nawyk, oni łapy do góry i o! No, także ty możesz być tam do pogóry. A jak to? Węgiel przywiózł? Do doktora? Furą? Jak to są takie malutkie pastylki? To Rycynu z cysterną by woził, tak? Na wapno workami. Zapiszę panu wapno na wzmocnienie, pan se pójdzie do betoniarki, pan se nabierze, no? Nie, ale... Węgiel. No węgiel, węgiel taki... Ale to nie taki węgiel na... Na zdrowie taki... Nie, jak się mówi? Wungel? Czy jak? Mit szufeln do pieca, hajcy. Nie, to Austro-Węgry, to nie rozumiesz? Wungel? Na Śląsku wungel mówią. W Krakowie jak się mówi na Węgrzech? Na słoninę bil się mówiło. Jak? Wungel? Bryketen. No, a co mu było? Co, on podźwignął się przy tym węglu, czy... Koń mu uciekł, sam to ciągnął, no? O co chodzi, no? Furman mu było po prostu. Skończmy te nieszczęście. No ale ja nie rozumiem, państwo wiecie o co chodzi? Przyjechał, kurczę, taka... z Warszawy i jakieś ciemnotę nam wciska. No. Jak ma brykiety jeść, facet? Przecież to inny... To taka miała być sztuka do śmiechu, tak, komedia, śmieszny tam, że... No że co? No że przychodzi, na Golasa się rozebrał, morda czarna, łapy, czarne się rozebrał i mówi, już nie mam z czego się rozbierać, a ten mówi, że węgiel przywiózł, a... Morda czarna! U doktora, nie? Ten, na Golasa to śmiechu. Cały biały tu czarny, ma. O Jezu, to dobre jest. Zagrajmy to jeszcze raz. Nie ma co grać, bo już wiadomo, jak się kończy. No co tam to? Zrobimy jakąś dla państwa specjalnie zmyłkę. O, zamienimy się rolami. No, ja będę ten. Ty będziesz doktor, a ja będę woźnica. Nie, no to już nie może być, bo to nie wiadomo, kiedy ta sztuka się odbywa wtedy. Dlaczego? No jak, z woźnicy na doktora? Przemiana? No co to? To już się nie wraci chyba. Co tam nie wraci? Co? Dawno nie byłeś w przychodni chyba. Tam baty w szatni stoją. Tak, w Krakowie jest. A u was w Warszawie co, ukradli? Przyjechali z Krakowa i ukradli. Może z Poznania, ja nie... Podobno pazerni w Poznaniu są bardziej niż w Krakowie oszczędni, prawda? Ale centaury to mówią na poznaniaków, tak? Bo ja już nie pamiętam, bo ja najpierw w Krakowie byłem, bo nie poznałem, mi się to wszystko wymieszało. W każdym razie cienko było przez ten czas. Co? Rozumiesz? No co? To co, zamieniamy się? No ale ty pamiętaj tylko, że mnie mianowałeś tym doktorem. No. Będziesz pamiętał? No będę pamiętał. No. No, czyli tak. To ja cię wyleczę. No, woźnicoterapia, teraz jest nowa sztuka. Woźnico, patologiczny przypadek. Ty jesteś doktor, ja jestem furman, niech już będzie. Ja do ciebie przychodzę. No, a mnie nie ma w domu. Koniec. Dziękuję. Co? Zaraz. Jak? Ale chwilę. Co? Niedobrze? No jak? No. Ty myślisz, że jak to poklaskali państwo, to możesz zejść, tak? Nie no, przychodzisz, mnie nie ma i koniec. No to gdzie ty jesteś? Nie wiem. W szpitalu? Gdzie? W jakim szpitalu? W normalnym szpitalu. Nie? Taki doktor jak ja, mianowany przez ciebie w szpitalu? No co to, oni nie chorują, czy jak? Do chorego doktora przyjdziesz ty? Po co, żeby go dobić batem, czy furę mu na łeb wysypać, te brykiety? Po co? No, żeby się posunął, powiem. Bo... Po
Co? No to tam mało miejsca jest. Ty świnio. No co, przecież to nie... Jak ty możesz, takie świństwo? Przecież to plotki, że oni w tym tam na dyżurach z tymi siostrami. Co ty takie durnoty? Świństwa o lekarzach? Jest jakiś lekarz na sali, to pan wytłumaczyć panu. Co ty? Jaki? Co ty? No to co, nie macie w szpitalu? Czemu cię nie masz? No gdzie będę się po szpitalach pętał? To wiesz, tam jest nieszczęście w szpitalu. Tam jest koniec, końcówka. Tam jest... Woźny i Czechow, koniec. A Czechow to kto, pacjent? No, trzeba chodzić do szkoły teatralnej, to byś zna takie skróty myślowe. Trzy siostry na cały szpital, oto. I sobie kaczki puszczają tam. Po basenie? Tak jest. Jezioro Łabędzie sobie wystawiają. Kaczuszka pełna znów. La, 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 la. Szpital na perypetiach. No. Gdzie tam po szpitalach? Ja jestem doktor mianowany przez ciebie. To jest nowa funkcja. To jest doktor domowy się teraz nazywa. Siedzę w domu, a pieniądze same smarują do mnie. Rozumiem. Ty jesteś pan pieniądz? Srebrnik możesz być. Idziesz. No to idę. I mówię, dzień dobry. Nie, nie, nie. Daleko. Ja teraz mieszkam, ho, 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 ho. Pod kopcem tam się wykopcowałem. Już. Idziesz. No. Idę. Co tak świszczy? No utrudnienie ma, że zima, zadyma. Borek Fałęcki. Dobrze, że mam ten węgiel ze sobą. No. Zjesz, to będzie ci ciepło. To. No idę, już przyszedłem. No. Jeszcze nie? Dopiero tu jest neon, tak wiesz, tablica, neon, tam no, doktor, uwaga, zły pies, SSSS. To ty jesteś weterynarz? Nie. No. To co to za pies? Co? Ten SSS. Pies, to jest pies doktorski, pies na pieniądze, to na ciebie. No. Portfel do budy. Po starej portmonecie to jest skrzyżowany z Pugilaresem, bardzo tam. Pazerna rasa, japa przepastna tam. Do budy! Poszedł ten pies? No. No dobrze. A był w ogóle jakiś? Co? Widzieliście? A ty może być taki chory, co widzi psy, nie? Psychopata to już by. Do psychiatry. Bardzo dobrze, do budy. No. Ty idiotę ze mnie robisz. Jeden w tej sztuce na kretyna musi wyjść, to nie ma siły. To broń się, bo to jest walka na noże. No. Dzień dobry, panie doktorze. Nie, co dzień dobry? Pukać trzeba trochę. Kultura. Kultury trochę. Pukać. Chamstwo się szerzy. Co jest? Bucierami na moje nowe leoleum? Pani Gieniu, pani poprząta po chamidle tutaj, wlazło z buciora. Przerwa na sprzątanie. No, tylko do przerwy. No ale jak ty się do mnie odzywasz? Co to tam? Dobra, niech będzie. Puk, puk. Dzwonek jest. Dzień, dzień. Bim, bom. Tak. Kowronek taki, nie? Bim, bom. Proszę. Dzień dobry, panie doktorze. Proszę nie wchodzić, gdyż mam operację teraz. Leczenia pieniędzy. Operacja bankowa. Cięcie budżetowe. No już, wejdź, bo ty już spadniesz mi tutaj. Węgla się napakowałeś. W policzkach tutaj stanęły te brykiety. Widzisz, jak się ciężko do doktora dostać, kochany. Doktor dzielnicowy to teraz jest taka władza, że to w oczy szczypie. Jaki dzielnicowy doktor? Dzielnicowy to jest pielęgniarz, nie doktor. Nie, rejonowy. Doktor rejonowy. No. 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 Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pan się rozbiera. Tu trochę pochodzenie woźnicze dałem, że prawda, to kolor taki. Rozbieraj się pan, no.
Ty taki doktor jesteś. A gdzie mam położyć torebkę? Pediatra widzę. Tylko nie pediatra. Ja ci od ortopedów wyzywałem, jak ty do mnie mówiłeś, żebym się rozbierał. Przecież to świnia to wszystko. No ale ty sam mówisz. Furman to jedno w głowie ma, nie? Jedzie za tym koniem i tylko wie. Jak nie ortopeda, to jakiś byś się wstydził po prostu. To ty zostaniesz, ja jutro wyjadę, to będą mówić, piachu, świnia i koniec. Pornografista słynny. No bo no jak ty się do mnie zwracasz? No, gorzej niż mleczko, jest. Narysuję cię mleczko, ty z kobatem. No jedź, no. No jak ty się do mnie odzywasz? Co? Pan się rozbiera, przecież ty powinieneś mnie jakoś przyjąć, jakoś mnie zaprosić, bo teraz w końcu trzeba dbać o pacjenta, jakoś tam z jakąś tą rąbą, z kim mam przyjemność. No. Ta przyjemność mnie nie przejdzie przez gardło chyba, wiesz? Bo... Nagadałeś tych świństw. No, z kim mam to, co powiedziałeś? No zacznijmy, bo ta sztuka się nie może zacząć. Dobrze, no jestem gospodar narodowy. Po co gospodar? No gospodarka narodowa, to co ja mam babę udawać? No ale po co cyrylicą mówisz? To też zmyła jest taka gospodar. Gospodarka może być, no przychodzi gospodarka do doktora. Baba? A czemu nie? No baba, piękne sztuki są takie, przychodzi baba do doktora. Cała seria, mówi panie doktorze, wszyscy mnie ignorują. Mój następny, proszę, nie gadaj. W tym klimacie możesz iść, no. Przychodzi baba do lekarza, bardzo ładnie. No. Przychodzi baba do lekarza i mówi. No. Guten Tag, Herr Doktor. Pochodzenie woźnicze. Zaraz, a po co, kiedy, co to, dlaczego to jest po niemiecku? No, bo ja jestem bogata baba. Po niemiecku. A to jest po 16 marca. Po 16 marca już nie można. Weszła ustawa. Tak. Dobrze, o ja. Guten Tag, Herr Doktor. Haben Sie... Ja. Samolot, ja? Ja, Messerschmitt, ja. Natürlich. No dobrze. Narzędzien haben? Tak jest, na metr zjechaliśmy, dokładnie. Nie, ale co, że bogata baba, to po niemiecku. Jak biedna, to mówi Zdravstvujte, towarzysz doktor. W Kaliningradzie. W Kaliningradzie, tak. W Kaliningradzie. Dawniej Kaliningrad to był? Królewiec? No. A jeszcze dawniej? Königsberg. No to mów po niemiecku. I widzisz, jak ładnie wyszło, kochany. Tak, żeśmy nie chcieli, żeby Niemiec pluł nam w twarz. To teraz nam będzie pluł w aborcję. Aborcja! Janusz Rewiński.